Witajcie w kolejnym odcinku ekspresowej serii. Z tego co wiem, bardzo lubicie ten format. Ostatnio przeglądałem wasze komentarze i znalazłem wpisy Radka i Artoga, że nie mamy jeszcze na kuchni Lidla przepisu na tort Pischinger. I macie rację, dzisiaj zrobimy tort galicyjski, regionalny, czyli Pischinger w ekspresowej wersji. 10 minut, zmierzymy się z tym? Bardzo ważne, musimy mieć wszystkie składniki dokładnie przygotowane, to może się uda. Nie będziemy wliczać do tego czasu chłodzenia naszego torcika i myślę, że się uda. To co, zaczynamy? Zacznę od robienia kremu. Do miksera wkładam całą kostkę miękkiego masła. Zaczynam go ubijać. Zagotowuję śmietankę. Do gotującej śmietanki wsypuję pokruszoną polewę. Powoli sobie mieszam. Jak czekolada się rozpuści, dodaję łyżkę miękkiego masła. Dokładnie mieszam. Polewa jest już gotowa. Mogę ją odstawić. Niech sobie ostygnie. Do napowietrzonego już w mikserze masła dodaję miękki krem czekoladowo-orzechowy i jeszcze napowietrzam te składniki razem. Konsystencja kremu zrobi się ładna, aksamitna, będzie ładny czekoladowo-orzechowy kolor i tak naprawdę krem mamy już gotowy. Gotowym kremem przekładam na przemian wszystkie warstwy wafli. Ja robię dzisiaj torcik Pischingera, a Kinga też zrobiła bardzo fajny i szybki deser, bo Kinga zrobiła deser à la Bounty w słoiczku. Możecie zerknąć do niej, a ja tu cały czas jestem i składam mój torcik. Na końcu obsmarowuję tort na gładko. Za chwileczkę wędruję do lodówki, żeby się schłodził i tego czasu nie będziemy liczyć do tych 10 minut. A wy w komentarzach piszcie, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w cyklu ekspresowych odcinków, ekspresowych przepisów. Piszcie w komentarzach, może coś właśnie z waszych przepisów wybierzemy. Do lodówki. Na 20-30 minut. Mam już gotowy i schłodzony torcik. Oblewam torcik polewą czekoladową. Dekoruję również polewą czekoladową umieszczoną w kornecie i kilkoma orzeszkami pekan i kilkoma orzeszkami laskowymi. Mój tort Pischingera jest już gotowy. Nie wiem, czy wyrobiłem się w 10 minut, ale coś koło tego. Ale nie jest tak łatwo. Ten tort najlepiej smakuje dopiero na drugi, trzeci dzień, dlatego trzeba do niego wiele cierpliwości. Nie będzie smakował tak dobrze dzisiaj, jak będzie smakował jutro i pojutrze. Jeżeli przepis się wam podobał, wiecie co macie robić, zasubskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć i do zobaczenia w następnym odcinku ekspresowym. Cześć!